Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie, że mogę tu dzisiaj z wami być i pomówić trochę na temat strzelania dynamicznego. Nazywam się Przemysław Golasz, albo Golo, taka była moja ksywka cały czas podczas służby. Jestem byłym żołnierzem zawodowym, obecnie rok na emeryturze, prowadzę swoją firmę Hybrid Tactics. Byłem żołnierzem przez kilkanaście lat, z tego ostatnie 12 lat służby spędziłem w wojskach specjalnych. W jednostce wojskowej Agat w Gliwicach, najpierw na zespole 6 lat, kolejne 6 lat jako instruktor wyszkolenia strzeleckiego. I zajmowałem się właśnie szkoleniem ogniowym, głównie z broni krótkiej, dlatego o tym będę mówił. Przyszłych operatorów, jeżeli chodzi o kursy działań specjalnych i cały kurs bazowy, należało to do moich obowiązków. Oprócz tego jestem strzelcem sportowym i byłem długi czas, już też podczas służby, i dlatego te dwa światy cały czas się przenikały i zrobiły taki, moim zdaniem, dość spójny system na temat strzelectwa dynamicznego, który działa zarówno na pistoletach bojowych i sportowych. I chciałem wam dzisiaj trochę o tym wszystkim powiedzieć, jak ja to widzę ze swojego punktu widzenia, ponieważ no, nie jest to takie spotykane, szczególnie w tym naszym świadku mundurowym, bo jak wiemy, w świecie mundurowym są jeszcze pewne takie czasami naleciałości, które powodują, że to strzelectwo nie wygląda całkiem tak, jakbyśmy chcieli, a ja bym chciał wam pokazać, jak to może wyglądać i jak przede wszystkim doprowadzić. Dlatego będzie tutaj dużo technikali, sprawy takich, które mogą was jako strzelców zainteresować, a nie tylko jakichś tam opisów zawodu, bo tego tutaj zupełnie nie będzie. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak macie jakieś pytania, oczywiście w każdej chwili możecie pytać. To nie jest tak, że ja jestem alfą i omegą i mogę odpowiedzieć na wszystkie wasze pytania. Natomiast jeżeli będę umiał, oczywiście odpowiem. Też nie chcę nikomu narzucać mojego sposobu myślenia, jeżeli chodzi o strzelectwo pistoletowe dynamiczne. Chcę wam jedynie pokazać narzędzia, które mogą pomóc to w jakimś tam kierunku rozwinąć czy popchnąć. Podstawą każdego strzelania dynamicznego jest jedna rzecz. Balans pomiędzy szybkością i precyzją, tak? Jak powiedział pewien słynny rewolwerowiec Wyatt Earp, the secret in winning a gunfight is taking your time in the hurry, tak? Czyli znalezienie swojego czasu w pośpiechu. Jak powiedział inny rewolwerowiec, nikt jeszcze nie zginął od głośnego huku, tak? Jeżeli nie trafimy naszego celu, to nie ma to sensu. I zarówno jeżeli patrzymy pod kątem strzelania dynamicznego, sportowego, gdzie ceną są punkty i trafianie w kulofyt, jak i patrzymy pod stronę naszą służbową, gdzie możemy przez to albo my stracić życie, albo ktoś inny, to ten balans jest bardzo ważny i definiuje de facto, jak strzelec na którym poziomie potrafi i może obsługiwać swoją broń krótką. Broń krótka w niektórych służbach jest tylko zapasem, tak? Jest tylko zapasem, ale tak jak ja zawsze mówię, i mówiłem chłopakom na kursach, jest zapasem, którego musisz umieć użyć instynktownie, bo coś poszło ostro nie tak, tak? Albo nie możesz użyć swojej broni głównej, albo masz na niej poważną awarię, albo jesteś na bardzo bliskim dystansie, albo jesteś ranny. Czyli większość tych sytuacji powoduje, że poziom ciśnienia już jest powyżej uszu, tak? Więc to nie może być coś, co traktujemy tylko jako zapas. Pomijam służby, które ten zapas mają jako swoją broń podstawową, broń osobistą tak zwaną i noszą ją przy sobie. Przypięć? Jasne. Nie ma problemu. Dzięki. Natomiast będziemy się skupiać głównie tutaj nie na tym strzelectwie bojowym, do tego tylko będę od czasu do czasu napominał, natomiast będziemy się skupiać na temat tego strzelectwa dynamicznego, pistoletowego, ogólnie pojętego. I czym jest ten balans pomiędzy szybkością i precyzją? Mamy tutaj takie obrazki jakiejś tam strefy, tak? I często strzelców zmusza się do tego, żeby od początku do końca strzelali na celność i skupienie. Że im lepsza grupa, tym lepszy strzelec, bo strzeliłeś ładnie na środku tarczy. Oczywiście nie ma strzelectwa sportowego, dynamicznego bez tej podstawy na celność i skupienie. Jeżeli nie jesteś w stanie strzelić określonej grupy na danym dystansie na żądanie, na zimno, no to nie możemy mówić wtedy o tym, że możesz przejść do strzelania dynamicznego, bo z tego nic nie wyjdzie. Mamy w zasadzie w dynamice dwie postawy. Jedna to jest ta postawa wywodząca się ze szkoły bojowej, gdzie tam, gdzie kończy się pięta jednej stopy, zaczynają się palce drugiej stopy, jest to mniej więcej rozstawione na szerokość naszych barków. I w ten sposób uczymy w służbie, w wielu jednostkach, w wielu firmach ludzi strzelać. Dlaczego? Powodów jest kilka. Czy jest to najlepsza postawa do dynamiki? Zdecydowanie nie.
ale ma tu swoje plusy i minusy. Przede wszystkim jest to system spójny dla pistoletu i karabinka. Tak jak powiedziałem, w większości służb, w wojskach specjalnych, wojskach, karabinek jest tą bronią główną, tak? Pistolet jest tym dodatkowym środkiem, który często jeszcze nie wszyscy przy sobie mają. I jeżeli mówimy o karabinku, to ten balans ciała musi być trochę większy. Jeżeli mówimy o poruszaniu się i o zachowaniu tej statyki przy tej stabilności przy wielostrzałach. Poza tym jest jeszcze taki jeden fenomen, że ta postawa pomaga bardzo fajnie lekko zablokować biodra. Czyli nie mamy tak zwanego łucznika. Tak? Często widzimy, jak próbuje się z karabinkiem ustawić strzelców, że oni mają tendencję do odkręcania biodra i odkręcania barków. Ta postawa, jeżeli dokręcimy im te pięty, częściowo to eliminuje. Tak? Jeżeli ktoś ma bardzo duży problem z tym, to się go stawia na kaczkę. Czyli stopy daje mu się zupełnie do środka, blokując biodra i on nie ma możliwości już praktycznie naturalnie tych bioder odblokować i się odginać. Dopiero jak się tego nauczy, z powrotem wraca do tej postawy bazowej. Druga rzecz jest taka, że jak stoisz, tak pójdziesz. Jeżeli ta postawa przez ileś tam godzin ćwiczeń stanie się dla ciebie naturalna, to w tym momencie pójdziesz jak po sznurku. Co to daje? Że jeżeli strzelamy z karabinka jako z broni głównej, to zamiast walczyć ze znakiem celowniczym naszego kolimatora, który będzie latał lewa, prawa, góra, dół, tak? Więc to wszystko będzie tańczyć w ten sposób, to jeżeli stopy mamy na wprost i idziemy jak po sznurku, to on głównie zasuwa góra, dół. Jedna oś zostaje wyłączona, więc znacznie łatwiej jest ludzi uczyć strzelania takiego podstawowego ruchu w sekcji, na przykład idąc na cel, tam gdzie wszyscy poruszają się w jednym kierunku. Także to jest bardzo fajne też między innymi do tego. Jaki jest minus? Zmniejszamy sobie sektor ostrzału. Tak? Bo jeżeli mówimy o dynamice i mamy jakąś grupę celów przed sobą na otwartej przestrzeni, to możemy to podzielić na strzelanie w sektorze i strzelanie poza sektorem. Strzelanie w sektorze to są wszystkie te cele, które jesteśmy w stanie razić, trafić, bez naruszenia tego naszego trójkąta strzeleckiego, jeżeli mówimy o pistolecie, tak? Jeżeli te stopy mamy do przodu, to bez naprawdę mocnego napięcia tych naszych mięśni szkieletowych, które powodują, że ta postawa zostaje mocno zakłócona, jesteśmy w stanie maksymalnie wychylić się nawet nie do kąta 90 stopni. Bo już musimy skorygować naszą postawę, żeby być w stanie to zrobić. Dlatego w strzelectwie dynamicznym stosuje się taką postawę otwartą, taką jak stoimy praktycznie na co dzień, jako bazowo. Dlaczego? Dlatego, bo wtedy stopy optymalnie wyznaczają nas sektor. Tak? Czyli jeżeli ja wbiegam na jakąś pozycję na torze i mam przed sobą grupę celów, to optymalnie chcę się zatrzymać w ten sposób, żeby moje stopy pokazywały krańcowe elementy tego sektora ognia. Tak? Bo wtedy od jednej strony do drugiej strony jestem w stanie strzelać bez zmiany swojej postawy, czyli nie generuję żadnego dodatkowego ruchu i nie zwiększam czasu, a czas kosztuje punkty w dynamice. Szczególnie to ma znaczenie na przykład w Steel Challenge'u, czyli w tej dyscyplinie, którą też strzelam do bardzo trudnych blaszek i można robić takie triki, że jak jest na przykład 5 to go, czyli mamy 5 celów, kolejno się oddalających od nas i bardzo duże przeniesienie. Strzelamy te sekwencje bardzo szybko. W czasie 3, nawet czasami poniżej 3 sekund na jedno, takie 5-strzałową serię zdobycie, to wtedy staję sobie na otwartym sektorze do mojego ostatniego, najtrudniejszego celu, odkręcam się, żeby mi było niewygodnie do tego bliskiego celu i z tej pozycji startuję. Tak? Czyli mam tutaj mam bliski, dalszy, dalszy, dalszy. I zeruję przeniesienie na cel, który jest dla mnie najważniejszy, bo jest na największej odległości na przeniesieniu. Startuję tam bez żadnego napięcia mięśniowego i dzięki temu za każdym razem trafiam praktycznie bez problemu. I tak, co jeżeli o mnie chodzi, jest najważniejsze w strzelaniu dynamicznym, jeżeli chodzi o postawę. Pierwsza sprawa to jest ten balans za bronią. I ten balans za bronią możemy wytworzyć dwoma sposobami. Albo możemy od razu ustawić się w postawie, która jest dobra, albo możemy to połączyć z zdobyciem broni. Bo to chodzi tylko o delikatny balans, który nie zmienia zupełnie naszej postawy głowy. Czyli głowa cel pozostaje nieruchoma,
Natomiast balans ciała tylko powodujemy, że jesteśmy biodrami za naszymi barkami i jesteśmy w stanie kontrolować broń. Druga sprawa to jest właśnie odblokowanie bioder na sektor, czyli ustawienie stóp w ten sposób. Ewentualnie, jeżeli musimy ten sektor otworzyć, to zamiast robienia kroków przesunięcie stopy, żeby było jak najgładziej, jeżeli chodzi o strzelanie, żebyśmy nie musieli po prostu robić kroku, który wyrzuci nas z równowagi i nie możemy strzelać. Tak? Jeżeli podniesiemy lekko piętę i przesuniemy stopę po ziemi, to nawet jeżeli z tyłu będzie krawężnik, cokolwiek, nie stracimy równowagi. Tak? Gdybyśmy to zrobili na płasko, to mamy punkt dźwigni, który spowoduje, że stracimy równowagę. Jeżeli ta stopa idzie pod kątem i kładziemy dopiero piętę, to w tym momencie takiej manewr nic nas nie kosztuje. I trzecia sprawa to jest gotowość do ruchu, czyli lekko ugięte kolana. Tak? Chwyt. Jeżeli chodzi o chwyt, to jest kolejna rzecz, która jest taka mocno dyskutowana i uważana wręcz za grala strzelectwa pistoletowego. Jak złapać ten pistolet? Są całe szkolenia, które skupiają się tylko na chwycie broni, bo to jest takie YouTube'owe i TikTok'owe wow, tak? Czyli jeżeli ktoś jest w stanie trzymać pistolet, że on się w ogóle nie porusza i najlepiej jeszcze strzela splity w granicach 12-15, to jest taki pistoletowy gra. Chociaż nie ma to nic wspólnego ze skutecznością strzelania dynamicznego w pewnym zakresie. I dlaczego zaraz wam o tym powiem. Jeżeli chodzi o chwyt, dominują dwie szkoły przy strzelaniu pistoletowym. Jest tak zwany clamshell, czyli metoda prostych kciuków, którą mamy tutaj mniej więcej. I jest tak zwany power grip, tak? I większość ludzi myśli, że power grip to jest położenie palca na kabłonku języka spustowego, wow, strzelam power gripem, tak? Dominuje oczywiście clamshell, jako metoda, która tam wyszła z kręgów strzelectwa dynamicznego z lat 90. Natomiast clamshell jest bardzo dobrą metodą, która sprawdza się zarówno w strzelectwie sportowym dynamicznym, jak i w strzelectwie bojowym. Dlaczego? Bo ten kciuk, który tutaj mamy, bardzo fajnie obsługuje podczepioną latarkę pod bronią, tak? A jeżeli na tym kabłonku sobie polepimy kciuka do power gripa, no to jak będziemy mieli latarkę, to już te palce tam się dziwnie układają, już się zaczynają kombinacje. Przy tym tradycyjnym chwycie bardzo ważną rzeczą jest rotacja tego nadgarstka, czyli de facto nie palcem wskazujemy coś, tylko tak jakbyśmy kciukiem wskazywali. Bo jeżeli zrotujemy ten nadgarstek, to ten nadgarstek nam się nie otworzy, czyli jeżeli jest impuls odrzutu broni, to on pcha nas w tą stronę. Jeżeli zostawimy ten nadgarstek chociaż trochę otwarty, to on nie będzie zblokowany i pistolet będzie znacznie bardziej wyrywał do góry. Natomiast power grip wbrew pozorom jest zupełnie inny. Dlaczego? Ponieważ w power gripie wykorzystujemy tą metodę, którą kiedyś wykorzystywano w strzelectwie, czyli tak zwane push-pull. Przypnij, wypnij, pociągnij. Tak? Czyli dokładamy do kontroli broni więcej mięśni klatki piersiowej i obręczy barkowej niż w wypadku clamshella. W wypadku clamshella tak naprawdę roboty robią tylko przedramiona, sekwencyjnie napina się jeszcze dodatkowo pełne, wyizolowane grupy mięśniowe przed ramion, żeby ten chwyt jeszcze bardziej poprawić i jesteśmy w stanie bez problemu to zrobić. Natomiast jeżeli chodzi o power gripa, to zobaczcie sobie, jeżeli mam zrotowaną tą rękę tak, czyli zablokowany nadgarstek, to tutaj nie ma ściany, do której mogę dotknąć drugą rękę. Więc przy power gripie, jeżeli mówimy o tym push-pull, to ta ręka musi zostać normalnie, żeby była ta ściana, do której dopychamy drugą rękę, jesteśmy w stanie ten push-pull zrobić. I bardzo wiele osób zupełnie niewłaściwie wykorzystuje power gripa, bo robi taki chwyt, kładzie palucha na kabłąk i twierdzi, że strzela power gripem. To jest zupełnym nieporozumieniem. Dla mnie bardzo ważnym jest właściwe ułożenie dłoni na pistolecie, dlatego wkleiłem tutaj to zdjęcie. Palec jest na języku spustowym nie dlatego, że to jest nowa moda, tylko żeby wam pokazać jedną rzecz w tym zdjęciu. Że jeżeli kciuk mamy ułożony wzdłuż pistoletu, wzdłuż chwytu pistoletowego, to nienaturalnie w pewien sposób odjeżdżają nam palce z chwytu pistoletowego tutaj, tak? Bo większość ludzi, strzelając jedną ręką, próbuje siłować nie tylko przednią i tylną okładzinę chwytu pistoletowego, te grzbiety chwytu pistoletowego, ale próbuje tymi palcami siłować z bokiem, z boczną okładziną. I co to powoduje? To powoduje, że jeżeli siłujemy tą boczną okładzinę,
że zaczynamy sterować swoim pistoletem i nie jesteśmy w stanie skutecznie strzelać, jeżeli chodzi o wielostrzały jedną ręką. Czy trzeba się siłować z pistoletem strzelając jedną ręką? Zupełnie nie trzeba. Dzisiaj wam to pokażę na pokazie strzeleckim, że tak naprawdę to jest mniejsze. Można bardzo skutecznie strzelać, nawet praktycznie w ogóle nie trzymając pistoletu, kiedy skacze jak wariat. Bo wszystko zależy tylko na tym, czy pistolet odpowiednio szybko z tego odrzutu konsekwentnie wraca w ten sam punkt. Nie jest ważne, jak wysoko podskoczy, ważne jest, jak szybko i konsekwentnie wraca na cel. Ponieważ wtedy jesteśmy w stanie oddawać kolejne strzały. Natomiast jeżeli my się skupiamy nie nad strzelaniem takim płynnym, tylko nad siłowaniem się z tym pistoletem, to to wszystko nie gra jak należy. Dlaczego? Ponieważ jeżeli siłujemy się z bronią, to co się dzieje? Tracimy izolację pracy naszego palca na języku spustowym, co jest najważniejsze, żeby skutecznie dostarczać pociski tam, gdzie chcemy dostarczyć, tak? Zróbcie sobie taki bardzo prosty eksperyment. Zaciśnijcie maksymalnie rękę i spróbujcie sobie luźno ruszać tym palcem. To się nie wydarzy. Czujecie spięcie w całym przedramieniu, we wszystkim tutaj, tak? A teraz otwórzcie sobie rękę i próbujcie bardzo szybko poruszać palcem. Okay? Widzicie, u większości osób, u mnie już praktycznie te palce stoją, bo już robię to latami, ale też miałem na początku tak, że próbowałem to bardzo szybko tym palcem szarpać, to nie było tej idealnej izolacji, zazwyczaj jeszcze tam był przyrób jednego czy dwóch palców, tych dwóch zazwyczaj, nie? Jeżeli ten przyrób jest, to widzimy, że jak zablokujemy te palce, te dwa, to w tym momencie ten palec będzie miał znacznie utrudnione zadanie. Kiedyś byłem też zwolennikiem teorii, tam 10-12 lat temu, rozkładania siły chwytu, tak? 70-30, 60-40, ale bardziej rozluźnij prawą rękę. I jak tłumaczysz to strzelcowi na jakichkolwiek kursach, że ma się rozluźnić, on się i tak nie rozluźni. Bo on i tak będzie cisnął ten pistolet i będzie próbował z nim na początku walczyć. Więc w jakiś sposób można mu powiedzieć, żeby ten palec pozostał rozluźniony na języku spustowym. W ten sposób, żeby wyizolować napięcie w tej prawej ręce, tak? Który palec się nie ruszał przy tym naszym ćwiczeniu, kiedy nawet sami je spróbujecie zrobić? Ten palec się nie ruszał, bo on jest zupełnie poza tym układem, tak? Więc jeżeli zamiast mówić mu 40% zacisku, 30% zacisku prawej ręki, powiesz mu zaciśnij mały paluch, tylko i wyłącznie na pistolecie prawą ręką, to mamy dwa plusy. Jeden plus jest taki, że jesteśmy najbliżej tej dźwigni, jeżeli chodzi o linię odrzutu od pistoletu, a drugi jest taki, że jeżeli skupi się na zaciśnięciu małego palca, to nie będzie się skupiał na zaciskaniu tych paluchów i będzie ta izolacja pracy palca na języku spustowym, tak? Proste. Lewa ręka ciśnie 90%, żeby tylko nie dotykał pistolet, czyli mamy tak zwany crash grip w lewej ręce przy klasycznym klamszelu. Prawa ręka zaciskamy świadomie mały palec i reszta pracuje tak, jak powinna pracować. I problem odwieczny jest rozwiązany. Działa to bardzo dobrze i nawet początkujący strzelcy są w stanie bardzo szybko załapać taki układ bez kombinowania. Jeżeli chodzi o to, jak to potem zastosować w praktyce, to jeszcze będziemy trochę na ten temat mówić. Celowanie. Mamy dwie szkoły celowania, tak? I jeżeli chodzi o przyrządy mechaniczne, mamy tak zwane twarde i miękkie skupienie. I od razu wam powiem, że obydwie szkoły nadają się idealnie do strzelectwa dynamicznego, tak? W strzelectwie dynamicznym sportowym nie ma znaczenia, czy strzelasz obuocznie, taktycznie, czy przymykasz jedno oko, czy strzelasz z twardego, czy z miękkiego skupienia. To są inne drogi, ale twarde skupienie, czyli to takie typowo ze strzelectwa sportowego, nie wygląda tak, jak sobie większość z was wyobraża. Bardzo fajnie jest taki FireEye Nation podcast. I tam jest rozmowa z Erikiem Graufelem właśnie, z 9-krotnym mistrzem świata. Jak ktoś zna język angielski, polecam wam sobie przesłuchać tego odcinka podcastu, żeby nie było, że ja to opowiadam tutaj wam jakieś historie. Usłyszycie to od mistrza świata wielokrotnego. I on tam bardzo dobrze opisuje, w jaki sposób on działa na twardym skupieniu, osiągając taki stopień sprawności w strzelaniu dynamicznym. To nie jest po prostu skupienie na muszce, na jej górnej krawędzi, szczelina rozwadzana, cel rozwadzany. To wygląda w ten sposób, że kiedy on wchodzi w cel, to patrzy punktowo na cel, żeby dać punkt kierowania dla swojego pistoletu. W momencie, kiedy pistolet z przyrządami celowniczymi wchodzi w ten rejon tego celu, przerzuca na muszkę, żeby dokładnie ją ustawić, pada strzał, kiedy muszka jest w odrzucie, z powrotem przerzuca skupienie wzroku na punkt na celu,
żeby zobaczyć, gdzie ta muszka się ma zatrzymać w odrzucie i z powrotem idzie skupienie wzroku na muszce, żeby w tym momencie oddać kolejny celny strzał. Czyli pamiętacie może takie ćwiczenia dla strzelców, gdzie bierzemy sobie ołóweczek z bardzo małymi cyferkami, bierzemy sobie coś na ścianie i po prostu przenosimy skupienie wzroku blisko, daleko, blisko, daleko. Ten gościu to opanował do tego stopnia, że po prostu te jego mięśnie, bo tak de facto akomodacja oka jest wprawiona w ruch przez mięśnie, tak, oka, że opanował to do takiego stopnia, że robi to automatycznie z prędkością taką, która jest nieosiągalna dla większości śmiertelników. Okay? To są lata treningu. Także jeżeli ktoś myśli, że skupia się na muszce i będzie strzelał skutecznie dynamikę, to w pewnym momencie utknie, bo robi to źle. Okay? Gdzieś zajdzie do jakiegoś poziomu, ale na pewno nie łyknie Graufela, jeżeli chodzi o to. Czyli mamy to skupienie tradycyjne, tak? To jest skupienie tradycyjne specjalnie w tym na TS-y, tak? Bo to jest kolejna rzecz, która jest taka nieporozumienie. Pistolety sportowe przy strzelaniu skupieniem twardym są ustawione pod cel, po to, żebyśmy mogli równać do tego czarnego pola olimpijki, w które strzelamy, tak? Czyli skupiamy się na górnej krawędzi muszki, nie na muszce, bo w muszce mamy światłowód, mamy tryt, mamy cokolwiek innego, kropkę białą, która powoduje, że jak próbujemy to robić szybko i skupiamy się na muszce jako na całości, to przewyższamy zazwyczaj muszkę w szczególnie na trudniejszych celach i strzelamy na cel. Powinniśmy się skupiać, jeżeli mamy taki układ celowania na górnej krawędzi muszki, a ten światłowód na przykład, który jest w muszce, jest jedynie taką wartością referencyjną, że go tam widzimy. Jeżeli widzimy całą muszkę ostro, widzimy źle. W każdym razie średnia jest rozmazana, a cel jest rozmazany. Wszyscy wiemy, dlaczego tak się dzieje, tak? Nasze oko działa podobnie do obiektywu kamery albo aparatu, czyli mamy problem z głębią ostrości. Jesteśmy w stanie skupić się tylko na jednym planie, pozostałe plany pozostają rozmazane. To nie jest tak, jak strzelamy dynamicznie nawet na twardym skupieniu, ponieważ pistolety bojowe ustawione są w cel, a nie pod cel, tak? Czyli jeżeli strzelalibyśmy z pistoletu bojowego do tej samej olimpijki, weźmy HK, USP czy jakiegokolwiek innego, to przecinamy tą kropkę na pół i tam równamy, tak? Czyli już jest większy problem z równaniem i tak dalej, bo to czarny na czarnym nam się zlewa, ale to jest coś, czym musimy żyć i po to mamy te punkty tam ponanoszone, które pistolety typowo sportowe do strzelania precyzyjnego tych punktów nie mają, bo one bardziej przeszkadzają niż pomagają. Jest druga szkoła bojowa, której ja uczę od lat i to jest dla mnie jeden sposób strzelania z przyrządów mechanicznych, jeżeli chodzi o dynamikę i nawet precyzji, jeżeli chodzi o dynamikę, okay? To jest skupienie miękkie, czyli mamy wzrok skupiony na celu i na tle celu widzimy rozmazane przyrządy celownicze. Jak daleko i jak celnie można tak strzelać? Nawet strzelcy, którzy nigdy nie zapoznali się z tym systemem, są w stanie strzelić wielostrzały do odległości 15 metrów w tarcze IPSC i DPA za pierwszym podejściem, jeżeli dostaną właściwych instrukcji. Jest to sprawdzone wielokrotnie, było to sprawdzone całkiem niedawno. O co tutaj chodzi i dlaczego to jest takie ważne? Mamy tendencję do tego, że nasz mózg naturalnie jest w stanie równać pewne rzeczy i interpolować pewne rzeczy, tak? Czyli na przykład ułożenie muszki w szczerbinie. Weźcie sobie swoje palce, spójrzcie sobie gdzieś tam na mnie, na nasz tutaj ekran i skupcie wzrok albo na swoich palcach, albo potem na ekranie. Patrząc na ekran dalej widzicie te palce przed sobą, widzicie czy one są zgrane, czy nie zgrane, czy są w górę, czy na dole. Na tym polega miękkie skupienie, mniej lub bardziej. Okay? Ale ważne jest to, jak patrzymy na nasz cel. I to jest klucz tutaj przestrzelania z przyrządów mechanicznych. Dlaczego? Ponieważ patrząc na co dzień, patrzymy bez skupiania wzroku. Jeżeli ja nawet do kogoś mówię, to patrzę na ciebie jako na osobę, a nie patrzę ci na czubek nosa i staram się do ciebie mówić, bo byś pomyślał, co za typ się do ciebie dowalił i czego od ciebie chce. Tak? W ten sposób nie robimy. Patrząc na cel i przenosząc ogień z celu na cel, musimy dać dokładne koordynaty, gdzie ten punkt zatrzymania ma być. Czyli musimy się nauczyć punktowo patrzeć na cel. Patrząc pod kątem strzelania dynamicznego, to jest po prostu punkt, którego nie ma, który nie istnieje, więc jest jeszcze trudny. Czasami w toku nauki kleję strzelcom zaklejki innego koloru na środku pola alfa, żeby był w stanie przenosić, potem to zdejmujemy. Tak? W strzelectwie bojowym prosta sprawa, tak? Guziki na koszuli, kieszenie spodni, gdzie jest połączenie kości biodrowej z udową i tak dalej, i tak dalej. Można by mnożyć przykłady, ale jest to takie szkolenie nie z tego etapu i nie z tej tematyki, więc nie będziemy za głęboko w to wchodzić. Jeżeli chodzi o zamykanie oka,
Jest kolejna sprawa. Dlaczego przy miękkim skupieniu nie uczę ludzi zamykać oko, a wręcz ich przed tym przestrzegam? Z prostej przyczyny. W stresie zamknięcie oka jest mocno hipotetyczne. Okay? Jak naprawdę jesteś w bardzo wysokim stresie, to spróbuj sobie zamknąć oko, zgrać przyrządy i zacząć strzelać. I w związku z tym bardzo często jest ten ogień zupełnie niecelowany. Jest po prostu walenie na ośle. Poczytajcie sobie statystyki, jeżeli chodzi o FBI, bo jako jedyna służba w Stanach Zjednoczonych prowadzi takie statystyki, ile jest niecelnych strzałów podczas zdarzenia ogniowego z wykorzystaniem broni krótkiej. Dlatego, że większość dalej uczy twardego skupienia, które zawodzi w sytuacji bojowej, kiedy stres sięga tutaj. Dlatego pracujemy na miękkim skupieniu. I co w tym miękkim skupieniu jest ważne? Bo też nie jest ważne wszystko. Ważne jest to przede wszystkim, jak jest ułożona nóżka w pionie. Bo to ułożenie w szczelinie, ta ilość światła, która tam jest pomiędzy dwoma stronami nóżki w tym rozmazanym obrazie, jesteśmy w stanie naturalnie zinterpolować. Ale jeżeli nóżki tutaj nie ma, to jest problem. Tak? I to też nie jest tak, że celujemy tylko w ten sposób. Tak? Jeżeli jestem na bardzo bliskim dystansie, strzelam z pistoletu z przyrządami mechanicznymi, to ja w ogóle nie szukam tych przyrządów. Ja celuję sylwetkowo. Patrzę na punkt na środku mojej strefy, którą chcę trafić. Jeżeli widzę zarys zamka, mniej więcej równo góra, równo bok, czego ci więcej potrzeba na 3 do 5 metrach?